Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Dzisiaj, kochani, u mnie kolejny odcinek z rozsadami. Dzisiaj sobie przygotowałam rozsadę warzywno-kwiatową. Będę, tak jak zawsze, sadzić do multidoniczek. Są to takie malutkie doniczki. 3 cm na 3 i chyba 4 wysokości mają te doniczki. Mam tutaj przygotowane nasionka, które możemy, kochani, posadzić sobie do rozsad. W lutym dzisiaj będę sadzić cebulę. Cebulę do rozsady. Może niektórzy wolą bezpośrednio do gruntu, ale ja sobie zrobię rozsadę. Będę to miała taką rozsadę połączoną warzywną, kwiatową, bo jeszcze część kwiatów sobie tutaj dołożę. No i tak, dzisiaj sobie posadzimy cebulkę. Mam tutaj takie nasionka z tamtego sezonu. Jest to mieszanka odmian, więc zobaczymy, jakie nam się trafią cebulki. Mamy tutaj czerwoną, żółtą i białą cebulkę. Będę robiła rozsadę z cebulki, takiej cebulki a la szalotka, rossa, taka różowa, fajna cebulka. Zrobię sobie również pietruszkę liściową, ale ona jest taka kędzierzawa, czyli po prostu takie pozmarszczane ma listki. Bo już wcześniej sadziłam, ale to była zwykła pietruszka naciowa, a teraz będzie troszkę inna. Posadzę sobie jeszcze jarmuż. Mam tutaj dwie odmiany. Jedna jest fioletowa i jedna jest taka normalna, zielona. I również posadzę sobie miechunkę pomidorową, amaryla. Bardzo, bardzo dobra. Miałam okazję ją skosztować. Naprawdę jest bardzo pyszna. Mało spotykana, bo w sklepach rzadko ją widać, ale naprawdę jest bardzo dobra. Ma wyjątkowy smak, taki pomieszany, słodko-kwaśny. Nie każdemu może zasmakuje, ale mi akurat tak, więc sobie również posadzę. I jeszcze sobie dokładam kwiaty. Mam tutaj suchokwiat roczny, takie biało-fioletowe kwiatuszki mieszankę. Tutaj mam Dimor Foteka, taka w kolorze pomarańczowo-żółtym, przypomina kwiaty margaretki, również sobie posadzę. Tutaj jest mak wschodni, mieszanka, jestem bardzo ciekawa tych kwiatów, w różnych takich kolorach czerwieni, pomarańczu, białego. Tutaj mamy aksamitkę, również posadzę. Tutaj na suche bukiety krokosz barwierski. Też sobie posadzimy, no i roślinkę mimozę. Ale jest to, kochani, roślinka doniczkowa. Nie wiem, czy macie w swoich domach tą roślinkę. Możecie napisać mi w komentarzu, jeśli jest łatwa w uprawie. Ja myślałam, że jest to na dwór, ale ona raczej nadaje się do domu, doniczkowa. Pięknie wygląda, już kiedyś sobie o niej czytałam. Naprawdę te kwiatuszki są bardzo, bardzo ładne. No i listki przypominają troszkę paprotkę, więc bardzo ładnie wygląda, też sobie ją posadzę. Dzisiaj taki plan rozsadowy. Tak jak zawsze mam ziemię wymieszaną z perlitem. No i kochani, zabieram się za sadzenie. Wiem, że już tych rozsad u mnie jest dość sporo, no ale jeszcze będziemy, kochani, sadzić za niedługo pomidory. Zrobię sobie taki test pomidorów. Część posadzę już niebawem, więc niebawem będzie właśnie filmik z rozsady pomidorów. Zobaczycie, jakie w tym roku będę sadzić. A część posadzę sobie tak gdzieś w połowie lutego. Chcę po prostu sprawdzić, jak pomidory szybko rosną. No i czy te, które szybko posadzimy do rozsad, dorównają tym późniejszym. Wielkościowo, jakościowo, bo wiadomo, pogody jeszcze nie mamy takiej słonecznej, no ale zobaczymy. Kochani, możecie się w komentarzach pochwalić, jakie są u Was rozsady, czy macie w ogóle rozsady w swoich domach, czy po prostu czekacie do wiosny, na przykład do marca, kwietnia i bezpośrednio sadzicie do ogrodów. Ja będę zabierać się za sadzenie cebulki, miechunki, no i tak jak to było, robię sobie zawsze listę. Wyznaczam sobie rzędy i numerki po kolei, no i zapisuję sobie na kartce, potem wiem, gdzie co rośnie. Więc już zabieramy się
zasadzenie.
Kochani, wszystko już posadzone. Zobaczymy, jak szybciutko urosną. Ja już się z Wami, kochani, żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa, pa!